Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wielkie Ambicje, czyli Big Ambitions, czyli Big Ambicje, czyli Wielkie Ambitions. Czy jakoś tak. Słuchajcie. W poprzednim odcinku, tak pokrótce, byliśmy w kasynie. Najpierw żeśmy zarabiali na jednorękim bandycie, którym dało się zarobić. Niestety straciliśmy większość kasy w kolejnych grach, a przede wszystkim w Blackjacku i na ruletce, chociaż widzę tam jakieś, kurczę, na tej ruletce to widzę dużą szansę wygrania w przyszłości, słuchajcie, tylko na większą kasę. Na większą kasę tak, na mniejszą nie. Znaczy, na mniejszą też, ale ta mniejsza to tam nas nie interesuje, słuchajcie. Dobra, ale to kiedy indziej się tym zajmiemy, jak będziemy mieli pieniążki, będziemy mieli tyle pieniądzorów, że nie będziemy po nich płakać, jak stracimy. O. Dobra, słuchajcie, idziemy spać, bo już jesteśmy, słuchajcie, no śpiący nie jesteśmy, energii mamy, ale jest niedziela, pośpimy sobie do jakiejś godziny 9:00, może z godzinkę sobie jeszcze pogramy, coś tam sobie zjemy. Ile mamy w lodówce? 10 żywności mamy, dobra. Dzisiaj nikt nie pracuje, sklep zamknięty, przypominam, że nasz pracownik ze sklepu z pamiątkami, nie pamiątkami, prezentami, zachorował. Jeszcze chyba jest chory z tego, co... Nie, wyzdrowiał. Ja coś czuję, że w sobotę nie chciał pracować. Założę się na... A nie, bo on... Czekajcie, bo on zachorował w piątek, bo do kasyna mu w piątek. No, ale to tak. Piątek, weekendu, początek. No i zachorował. Miał go na oku, słuchajcie. Jeszcze raz, niech się to zda... Przed weekendem zachorował. A najlepsze by było... Jak się było okazało, że on też tam w tym kasynie był. No tak, dobra. Ale dobra, wrócił do pracy, spoko. Teraz tak, mamy zadanie. Może się położymy spać, bo żeby ten czas tutaj na mnie... Wstaniemy sobie o 5:00. Nie, wstaniemy sobie o jakieś 9:00, tak jak mi się powiedziałem. No, spoko. O, troszeczkę tak. O, dobra. Jest godzina 9:00, dochodzi. Zjemy sobie coś. Weźmiemy sobie trochę pogramy. Nawet tą godzinkę, nie za dużo. I teraz tak, musimy zatrudnić menadżera działu HR. Dobra, zadzwoń. A, tu jeszcze jakieś kontakty mamy. Jeszcze kolejny pewnie prawnik. No tak, kolejny prawnik do zatrudnienia, ale my go nie będziemy chcieli. Dobra. Teraz tak, zadzwonimy do nich. Wybierz firmę Macierz. Macierz. Umiejętności menadżer działu HR. I poprosimy, o tak. I ilu kandydatów? No, tak z 5 kandydatów, 2 dni. Tak. Dobra. Potwierdź. Dobra. Teraz dalej. Co my tam mamy? Przypisz menadżera dowolnego biurka w swojej siedzibie, czy jakieś biurko trzeba będzie i komputer pewnie też. Przypisz minimum jednego pracownika do swojego menadżera poprzez siedziba. Dobra, najpierw słuchajcie, musimy go mieć, ale czy sklepy chyba są otwarte? Słuchajcie, podjedziemy do sklepu. Podjedziemy do sklepu, kupimy mu jakieś biurko i komputer od razu. Gdzie to było? Tutaj to było chyba, tak? Tak. Przyjechaliśmy, nie. Nikt nie widział, słuchajcie. Dobra. Także jakaś, no kancelaria, prawda, nam przynosi jakieś zyski. Także też nas to cieszy mocno. Czekajcie,
Czekaj, czy w niedzielę otwarte? Ale chyba otwarte, bo widzę, że samochodów też trochę stoi. Nawet karetka przyjechała coś kupić. Dobra, zaparkujemy. Gdzie niedziela, spokojnie, możemy sobie troszeczkę... czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakieś biurko, bo standardowy stół. Nie, jakieś standardowe biurko. O, standardowe biurko byśmy kupili. Tak, 1040. A przepraszam bardzo. Czy bym chciałbym od przeglądać sklep. Jakiś taki, no bo tak, komputer bym chciał. To szkoda, że tutaj nie można jakoś tam zamawiać, nie? Albo przez internet, żeby nam to dostarczyli. Może można, ale ja po prostu jeszcze... Standardowe biurko, 1040, czyli tak, na pewno to i komputer za 900 byśmy kupili i krzesło. I krzesło. Halo, halo. Krzesło do gier to nie. Takie zwykłe krzesło. Kurczę, kupiłbym, słuchajcie, kwiatki do naszego domu. Bo w tym domu naszym, to szczerze powiedziawszy, to takie trochę... Jezu, to jest to krzesło siatkowe stump. Ciekawe, czy ono coś w ogóle daje, nie? Krzesło wielofunkcyjne, może to 1000 za 1200 mu kupimy? Biurowe, krzesło biurowe, o, za 1000. Więc musimy to wszystko znaleźć. Przede wszystkim, o, krzesło biurowe jest, proszę bardzo. Bach, standardowe biurko jest, bach. I słuchajcie, szukamy komputerów. A co to jakieś za 120? Roślinka. Poproszę to. Dywanik, kurczę. Dywan perski, dywan! Dobra. Musimy jeszcze coś tutaj jeszcze. Czekajcie, komputery. Tu jest komputer za 900, dawaj. Krzesło wielofunkcyjne za 1200. Mamy jakie? Biurowe. Dobra. Tu się więcej nam nie zmieści, więc musimy iść do kasy. Znowu zamówienie. Nawet nie patrzyłem, jaka cena. Ale trochę gotówki mamy. O, 3000. Kurczę, kupiłbym jeszcze jakieś roślinki do naszego domu. No i dywan, to też fajnie by było. Kurczę, taki dywanik? No nie, ten to akurat nie, ale tamten dywan. Chociaż wiecie co, no, rzadko już dywany są w domu, nie? Chociaż ja... No bo to trzeba trzepać i w ogóle, nie? Dobra. Chodźcie jeszcze, pójdziemy po jakieś kwiatuszki chociaż. Do naszego domu. O kurczę, a takie coś? Ale to takie, co bardziej chyba do domu nie. Wziął. Kurczę, to też do biura, to też tak nie bardzo. Ale na przykład... Słuchajcie. Kurczę. Lampę nocną. Lampę. Ale nie, lampę nie, 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 nie. Bo mamy tam żarówek. To tam lampę to nie. Ale takie coś. Otwarty stalik kawowy. Albo nie, czekajcie, nie, nie, nie. Może kurczę, słuchajcie, a może tutaj to kuchenkę, byśmy komu, może szafkę, sufle. No, może jakąś kuchenkę do siebie w końcu coś kupili, coś dla nas w końcu porządnego. Standardowy stół. To weźmiemy tak. Szafkę. Weźmiemy kuchenkę. Kurde, trochę to już... 1600, to jest 2000 już. Lodówkę my mamy. Weźmy stół. Ale to się nie zapakujemy, to nie zapakujemy. Kurde! Czekajcie, to stół musimy wziąć. Albo nie. Weźmiemy sobie tak. Standardowy stół. Krzesło my jakieś chyba zwykłe krzesło mamy. Weźmiemy sobie kwadratową roślinkę biurową. Weźmiemy sobie to jeszcze. Kawę. My nie mamy kawy. Ile to kosztuje? Tani ekspres do kawy. Ale tu trzeba było krzawkę... Kurde, za dużo tutaj. Dobra. Spoko. Ale na razie to, bo nie wiem, czy nam się na tym zmieści do samochodu. Oby. Bo tam chyba 8 rzeczy, tak? 4 rzeczy wzięliśmy? Ile wzięliśmy rzeczy? Kurde. Ne. Dobra. Tu zamówienie. No ten do nasze mieszkanie by trzeba było w końcu jakoś tam upiększyć, nie?
Zmieści się? Dobra. Na razie to słuchajcie, zostawimy. No ale no, w sumie to nawet mogliśmy tam zostawić. Ile tutaj jest tego? 7 ładunek, 7 z 8. 7 z 8. Dobra, póki tu jesteśmy, chodźcie jeszcze. A, zabrali nam wózek. Ale dobra, to i tak jedną rzecz możemy, to tylko weźmiemy sobie. Słuchajcie, wiecie co weźmiemy? Bo krzesło to chyba mamy. Weźmiemy sobie jedną taką szafkę z szufladami. Później weźmiemy, kupimy ekspres do kawy. W sumie ekspres do kawy to mogliśmy, ale już tam się nie zmieści więcej. Dobra, zrobimy tak jak teraz to wygląda. No. Chyba, że my tą szafkę z szufladami, słuchajcie, to mamy tą starą naszą. Ale dobra, spoko. Będziemy mieli dwie. Ładnie kuchnia. No, na jednym postawimy sobie ekspres do kawy. No, ta, musimy się też zająć, bo tak to kurde, nie dbamy o siebie, słuchajcie. Dbamy o wszystkich, ale o siebie nie dbamy. Jedziemy. Jedziemy do naszego domu. Zawieź mnie tu. I słuchajcie, jeszcze musimy sprawdzić w ogóle. Aaaa, nie to wziąłem. Myślałem, że ten City co? Bo to nam jest niepotrzebne w ogóle. Ja wiem, że to chyba tutaj jest kolejna przecznica, ale ja lubię jak tu mam już. Nawigacja. Po to jest! Niech służy. No, także byśmy kurde swój dom też kurczę coś z nim zrobili. Co to tak się zrobiło cimno? Nie no, fajnie jakby twórcy gry pomyśleli na tym, żeby była zmienna pogoda, nie? Bo ciemno się robi, 17 godziny, nie. Żeby po prostu zmienna pogoda, czyli jakiś tam kurcze mrzawka, nie wiem, burza, kurcze, to byłoby fajne. Nie powiem. Wiecie, że na przykład no, jest taka pogoda, no bo ile razy wam się, a wam się chce tak kurczę wstawać, jak jest kuźwa pogoda taka do tupy, za przeproszeniem, że tak powiem? Czy jak wolicie, jak słoneczko jest? No oczywiście, że jest słoneczko, kurde. Czekajcie, bo teraz tak, weźmiemy sobie z kancelarii, znaczy nie z kancelarii, nie z kancelarii, tutaj wózek jakiś weźmiemy. Czy my tu wózek w domu mamy jakiś? Mamy jakiś wózek? Nie no, bo po co w domu wózek? Dobra, to musimy wziąć wózek ze sklepu. Czy to jest brudne? Chyba nie, bo my czyściliśmy. Tak, czyściliśmy, dobra. Weźmiemy sobie wózek. Już zobaczcie, 18 godzina już jest. Ale jaja. Trochę nie w tą kolejność, żeśmy tutaj zrobili. Teraz tak. Szafka z szufladami. Czekajcie. Nie. Nie chcę. Aha, wystarczy. Standardowy stół. Krzesło biurowe to nie. Roślina to komputer to tam poleci. Kwadratowa roślinka biurkowa. Aha, to nie, to weźmiemy doniczkowa. Dobra, to weźmiemy tak. Weźmiemy tak. Dobra, do domu. Do domu. No właśnie, teraz tak. Zaparkuj i teraz co byśmy tu wzięli? Zarządzaj zapasami. Szafa z szufladami. Ustaw, słuchajcie. Pyk. Albo nie. Albo tak. Albo nie. Tak. No, co tu jest jeszcze? Kasa fiskalna, kosz na śmieci, szafa z szufladami. No właśnie.
też ustaw. No, mamy już dwie ten. I kasę fiskalną sobie położymy i będzie dobrze. O, zobaczcie, widzicie, już jakaś tam kuchnia. Tutaj byśmy. Może nawet. Teraz czekajcie, a stół, gdzie jest stół nasz? Standardowy stół, ustaw. Kurczę, trochę tak. Szczerze powiedziawszy, tak miejsca nie ma. Właśnie. Krzesła są? Mamy. Szafa z szufladami. Kolejna. O! Przy tym... Tu jeszcze coś jest. Zarządzaj zapasami. Wysoka roślinka. No dobra, ustaw. Kurde, wiecie co? To chyba... Bardziej by pasowało. Właśnie. Dobra. Idziemy teraz. O! Jest jak jest, słuchajcie, jest jak jest. Jedziemy teraz, słuchajcie, do naszej macierzy. Maciory, słuchajcie. Ui, ui. Kurde, proszę mnie to... Wsiąść do samochodu. To mnie proszę. Jedziemy. Ja, jeszcze się udało. Uuu, ale zobaczcie, jakiego kurczę daliśmy. No. Dało radę, dało radę. No jedź, jedź te, jedź te, jedź te, pany. Byśmy tu gdzieś nawet zaparkowali, może tu. Weźmiemy sobie teraz jakąś rzecz. Biurko i lecimy. Okej, okay, chwila, ale dobra, to czekajcie. To trzeba będzie trochę. To trzeba będzie troszeczkę ustaw. Kurde. Nie, no nieładnie to wygląda. Czekajcie, bo to wszystko da się zrobić, tylko że... Chwila. No, na razie tu ustaw. Czekajcie, to weźmiemy. To weźmiemy. Gdzieś tu z tyłu w ogóle. To powinno być gdzieś tam, wiecie. Dobra, zrobimy to tu. Teraz tak. To przestawimy. Tu. Tak, zrobimy. Dobra. O, ale właśnie, przecież mogliśmy wziąć wózek. Znaczy, to możemy to też możemy przestawić elegancko, super. Czekajcie. Kurde, jakbyśmy schowali. Dobra. Może potem... Jakieś zaplecze powinno być jeszcze, nie? Możemy mieć je. Dobra, weźmiemy sobie wszystko. Dobra. Jo, już po północy, o kurcze. Trzeba iść spać, ale dobra, zaparkuj tu. I teraz tak, zarządzaj. Oj, zarządzaj. Krzesło biurowe. Ustaw ładnie, panie. Tu. Zarządzaj. Komputer, ustaw.
tutaj. Teraz tak, zarządzaj. Weźmiemy sobie biurową roślinkę. O. No, zarządzaj zapasami rośliny. To jeszcze coś zrobimy, taką roślinkę postawimy. Okej, okay. No i źle? Elegancko, słuchajcie. Dobra, i wracamy. Wracamy do domu. Spać, spać, zjeść coś. Musimy trochę pozarabiać. Albo parkujemy pod domem. Będzie szybciej jakoś tam. Tego samochodu. No i dobra, słuchajcie, pójdziemy spać. Może zjemy najpierw jeszcze coś? Chociaż nie, pójdziemy spać. Pójdziemy spać do godziny. A jak tam w ogóle biznes nasz? Sklep z prezentami. Jak tam? Dobra, od 7, czyli o 15 musimy. Dobra, no od 7. Dobra, czyli tak pójdziemy po budkę. O 12. Nie, o ten program jest na komputerze jeszcze. No tak, tym bardziej, że śpimy i głodni będziemy, jak wilk. Ej, ale dobra, spoko. Dobra, pogramy sobie do godziny 13, 14, 3 godziny grania, słuchajcie. Dobra, idziemy troszeczkę popracować. Jeszcze teraz tak, musimy sprawdzić ogólnie, jak tam nasz wykaz cen towaru. Ile tu mamy? 176. Drogich prezentów mamy 800. To jest sporo. Torebki poszło nam sporo, torebek. A jak ogólnie dostawy? W sensie biznes i... nie, tutaj magazyn. Jak tam w magazynie, słuchajcie. Inwentarz. 800 mamy tanich prezentów. Ten i puszek napoju. Dobra, spoko. Dobra. 869, dobra. No to dobra, spoko. Dobra, zaraz będziemy my pracować. Tu się pouzupełnia wszystko. 54, 139. Coś tam posprzedawał. Coś tam posprzedawał. O, dzisiaj poniedziałek, to wiecie. To i kurczę, może być mało ludzi chętnych. Znaczy no dzisiaj poniedziałek, kto tam ludzi poniedziałek. Fajna to kurczę i ten fajnie. I te drzewka, słuchajcie, naprawdę gra ma duży potencjał. Znaczy jak to wszystko fajnie wygląda. Przejść nową wiadomość, dobra, to pewnie w sprawie właśnie tego obsługi HR kolejnego pracownika. Dobra, przewidzimy czas do końca, nie będziemy na to czekać. Musimy, zaraz się zajmiemy, słuchajcie, tutaj z tym wszystkim. Posprzątamy najpierw, bo nabrudzili jak zwykle. Thank you.
Gdzie tu zabrudzenie? Dobra, starczy. Dobra, idziemy. Zjedzmy sobie coś. Czekaj, bo no można sobie tu usiąść. Ale nie możemy usiąść. Nie możemy. To po co my to kupowaliśmy? Myślałem, że można coś z tego skorzystać. No dobra, idziemy, słuchajcie, spać. Aha, no nie, no nie idziemy spać, bo jeszcze bym chciał zobaczyć tutaj kontakty. Menadżer działu HR 37%. Dobra, spoko, na razie nie będziemy go zatrudniać, bo jeszcze mam 4 kandydatów, dostaniemy jutro. Także spoko, idziemy spać. Pośpimy sobie do godziny 12. Zacznij spać. 4000 zysku, słuchajcie. Dobra. Elegancko, elegancko. Dobra, pójdziemy, słuchajcie, po... Ile to mamy tych żywności? 7. Pójdziemy sobie kupić. Przejdziemy się, słuchajcie. Mamy trochę czasu wolnego, znaczy wolnego, do godziny 15 to tam spokojnie. Pójdziemy, kurczę, kupić troszeczkę żywności. Tu jaki różowy stoi. Koszyk. Szkoda, że też na przykład właśnie... Znaczy nie, bo to jest jakby... Bo tak, no nie zauważyłem, że na przykład widzicie, sałatka dała nam trochę energii. Nie cały jakby... Całą energię, całą... Że jesteśmy... No już nie głodni. Cicho, najedzeni, nie? Że ten sałatka nam dała tam chyba 3/4 chyba, albo tam pół... No więcej niż pół. Pewnie inna żywność daje inne jakby współczynniki, czy jesteśmy głodni, czy nie. Kurczę, chwila, zaraz też przecież przyjdziemy. Zostawimy sobie żywność, słuchajcie, na w lodówce. Dobra, no 17 mamy, pogramy sobie. Jak tam, o której, bo już nie pamiętam, kurczę, do której... Jest zmiana o 15, dobra. O 15 jest zmiana. Dobra. No też tak. No dawaj, dawaj, dawaj. No i dobra, nie mamy. Dobra, przewiniemy czas do końca i to chyba wszystkie już możliwości chyba wszystkich naszych, jak to się nazywa, już więcej chyba wiadomości nie dostaniemy od działu rekrutacji, od ten firmy rekrutacyjnej. Tutaj. Mocno dzisiaj na obróżnieni. Dobra, 100%. Dobra. Chodźmy do domu. Trochę jesteśmy głodni nawet. No tak nie powinno się jeść przed spaniem, ale no trudno. Zobaczmy, kto to tam, kogo byśmy mogli zatrudnić. Dobra, tutaj tak, 27% to słabo. Dowolna sofa. Dowolna sofa. Sofa. 35%, no już troszeczkę lepiej. 22 to nie. 22 to nie, to nawet 22 to... Podziękujemy.
31, 37. Kurde, no. Tak słabo, słuchajcie. Słabo. Czyli ten pierwszy kandydat w ogóle. Ja już chciałem go. Może nie chciałem, ale. Krzesło wielofunkcyjne. O jest. Krzesło wielofunkcyjne. Krzesło wielofunkcyjne 22, wolna sofa 35, 17, ten 17, no to 2%, 36 lat, 42. Nie, no to tego musimy, tylko krzesło wielofunkcyjne musimy mu kupić. Dobra, zatrudnimy go. Jutro z samego rana musimy pojechać po te wielofunkcyjne, bo my biurowe mu kupiliśmy. Zacznij spać do godziny 8. Musimy to krzesło wielofunkcyjne mu kupić. Słuchajcie, nawet niezłe zyski mamy na razie. Jest środa. To czy to tutaj? Czy to da? Nie, tu chyba już. No jedź ta, jedź ta, jedź ta, jedź ta, jedź ta, jedź ta, jedź ta. No hol... I dawaj! Dobra, jeszcze na żółtym było, na żółtym było! Chyba walnąłem samochód policyjny. Albo słot jakiś, kurczę. Chyba jeszcze nie jest otwarte. Od 10:00, matko święta. Od 10:00. Od 10:00. Dobrze, że jest łapka. A ktoś też tu siedzi. Dobra. 50. Dobra, rozpoczęliśmy. Wielofunkcyjne, tak? Jak ono w ogóle wygląda? Krzesło biurowe, wielofunkcyjne. Czekajcie, krzesło wielofunkcyjne. Nie kurwa. Nie, tu jest chyba wielofunkcyjne. Tak, 1200! 1200, słuchajcie. Tylko 1200. Skromne 1200. Tamto krzesło będziemy musieli sprzedać. Musieli tamto krzesło sprzedać, no nie wiem, no kurczę, ale fajne samochody są tutaj. To takie dla takie kurczę. Sobie kupił jakieś nowe auto, słuchajcie. Już nie pamiętam cen aut, ale przydałoby się jakieś nowsze, fajniejsze kupić auto, nie? A wujka sprzedamy. Ciekawe, ile kosztuje wujka auto. No, także jak już wspominałem, fajnie jakby kurczę zrobili ten zmienność pogody, w sensie no nie właśnie dzień, noc, tylko no pogody, nie, że ten, żeby deszczyk na przykład padał, albo jakaś mrzawka była, czyli po prostu też odpowiednio, no ja rozumiem, może to, ja wiadomo, że to będzie ciężko, ale na przykład wiecie, no zmienna pogoda, czyli już kurczę,
już na przykład samochód inaczej się zachowuje, nie? Więcej wypadków, więcej takich spraw. No kurczę, fajna sprawa byłaby naprawdę. Najpierw weźmiemy tak. Ustawimy to krzesło sobie tutaj. To sobie spakujemy. To przemieścimy. Tutaj, dobra. A to? Czy możemy to sprzedać? Sprzedaj. $500. No i dobra. Dobra. Jak tam pracuje ta? W ogóle coś pracuje ta? Czy tak się opier... A lata. Dobra. Przypisz menadżera działu, hera dowolnego biurka. Dobra, biznes. Dobra, mamy, gdzie tu mamy moi pracownicy? Tutaj jest Wiktor. Jak on będzie domyślny? Jak on w ogóle wygląda? No, elegancko. To też więcej stroi. No na pewno będzie fajniejszych więcej stroi. No bo tak, kurczę, wszyscy tak... No czarno to ja nie chcę. A create new preset. Napis zmiany. Nie, dobra, jest ok. Potwierdź. Macierz. Dobra. No to aż tutaj mamy trzy komputery. Aha. Nie, no tak, bo to jest ten, ten i jeszcze. A. Antoni, Aleksander. Tu, Wiktor Baldwin. Bo to jest on. Okej. Okej. Dobra, moi pracownicy jeszcze. Chciałbym sprawdzić, co on tam. Krzesło wielofunkcyjne, dobrze. Tutaj wszyscy wysoki, średni. A czemu średni? Biurko gabinetowe. A on jakie ma, kuźwa? Nie, ale zadowolenie 100%, spoko. Pewnie temu też zaraz urośnie. Dobra. O, już pracuje, słuchajcie, nawet. Kurczę, byście tutaj posprzątali troszkę. Kuźwa, żebym ja wam tutaj sprzątał. Zobaczcie, ile tutaj jest brudu. Dobra. Dobra, spadam. Przypisz minimum jednego pracownika do swojego menadżera. Okej, czekajcie, a jak to się robi? Poprzez siedziba biznesu. To macierz. Przypisz pracowników. O. Obsługa klienta to ten. A czemu tylko jednego? Wszystkich. Z magazynu też. Prawnik. A dlaczego jednego? Te też. Też, też. Mamy tylu pracowników. No. No niech za coś. Oto się szkół pracownik. Wow. Co to jest? To będzie dobre. To będzie coś, się czuję, że będzie dobre. Możesz w końcu jakieś szkolenia. Dobra. Mamy to. Kolejny. Zoszczędź. There we go. HR managers are like buying yourself more hours every day. Hey kid, you gotta excuse me. I got an important golf lesson. Go make some millions. Jezu, and I'll get back to you later. To jest od groma pieniędzorów. Zwariował. Wujek zwariował. Dobra, słuchajcie, zajmiemy. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Kurde, czerwone. Podjedziemy do domu tylko. Zobaczcie, już jest 14:24, zaraz będzie. Zaraz będzie. Kurczę, zdążymy przed poszakiem, no nie. Patrzcie, na czerwonym świetle przechodził. Musimy coś zjeść jeszcze. Idziemy pracować. Dobra.
Co to było? Co my żeśmy zyskali? Nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym momencie odcinek zakończymy. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, oczywiście komentowania odcinków. No mam nadzieję, że seria dalej się wam podoba na tyle, że jeszcze chcecie to oglądać dalej. Dla mnie, no, fenomenalna gra. Czekam z niecierpliwością, kiedy pojawi się ogólnie cała już gra zrobiona, nie tylko w wersji beta czy early accessie. Także widzimy się niebawem. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!